Cześć, witam na kanale Info Prawa. To są warzywa, zdrowe, smaczne. Wiemy, co jemy, gdy sami je produkujemy. Do tego ruch na świeżym powietrzu, ta pasja, odstresowanie podczas całego sezonu. Czy znacie smak pomidorów z własnej działki? Ja znam i te sklepowe już tak nie smakują. A owoce, no taka borówka, truskawka, no niesamowity smak. Ogródki niejednemu poprawiły humor i sprawiły, że chciało mu się żyć. Wielokrotnie pisano mi, że dzięki właśnie ogródkowi znów ludziom się chciało, poczuli znów radość z życia. I od kilku dni sporo osób mi pisze, że chcą nam tego zakazać. Dlaczego i czy to prawda, czy naprawdę nie chcą, żebyśmy uprawiali warzyw na własne warzyw i owoców na własne potrzeby. Od lat mówię wam, żebyście gromadzili zapasy, żebyście nauczyli się uprawiać warzywa, uprawiać owoce. To jest ogromnie ważne i każdego do tego zachęcam. Ponadto, żebyście zbierali własne nasiona. Kilka dni temu w Cudzysłowie gruchnęła informacja, że chcą w Unii zakazać produkcji własnego jedzenia w ogródkach przydomowych. Wywołało to dosyć spore poruszenie. Przeczytałem informacje w kilku źródłach, że w tak zwanym Zielonym Ładzie nie ma wzmianek o tym, że chcą nam właśnie taki zakaz zrobić. Tu więc chcę was uspokoić. Jeśli ktoś ma inne informacje, to oczywiście piszcie. No z jednej strony możemy odetchnąć, że ten tak łagodnie powiem bardzo dziwny pomysł nie będzie miał odzwierciedlenia w najbliższej przyszłości. Co jednak z dalszą przyszłością? Są dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. A co będzie załóżmy za 20 lat, tego nie wiem. Czy coś jest jednak na rzeczy? No, według mnie może tak być. Nie jeśli chodzi o realizację tego zakazu, ale wydaje mi się, że może być to sprawdzanie opinii. Spójrzcie sobie troszeczkę wcześniej. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że ogródki działkowe wytwarzają kilkukrotnie większy ślad węglowy niż w rolnictwie. Tak wynika według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Michigan. I czy naprawdę takie były badania? Czy ta sytuacja miała miejsce? Prawdopodobnie tak było, bo widziałem w różnych artykułach na dużych portalach, że tak. Nawet jeśli by tak nie było, to samo Mimo to, że pojawiła się taka informacja, to o czymś już świadczy. Ponoć naukowcy zbadali 73 miejskie ogrody i gospodarstwa w pięciu krajach, w tym w Polsce. Żywność z ogrodów miejskich ma kilka razy wyższy ślad węglowy niż żywność z rolnictwa. Zwykle, no bo tam są wyjątki. I kto wie, czy za wiele lat to nie będzie stanowiło jakiegoś problemu i powiedzą, że no czegoś w ogródkach nie wolno. Na przykład upraw w szklarniach, tunelach foliowych, czy też zwierząt na działce nie będzie można hodować. I teraz zwracam uwagę na coś, co jest z roku 2020. Byłem pierwszym lub jednym z pierwszych, którego to dotknęło. Zakaz rozdawania swoich nasion. No i też zakaz sprzedawania swoich nasion. Nazbierałem nasiona o wartości bodajże kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak to obliczyłem według tego, po jakich cenach były one sprzedawane wtedy, no chciałem je rozdać za darmo i ogłosiłem akcję. Wiecie, całe zbieranie, suszenie, segregacja we trzy osoby, bo z Iwonką i z moją mamą, no naprawdę dużo godzin, mnóstwo godzin. Chciałem rozdać je za darmo i dostałem pismo, że jak to zrobię, to będą sankcje karne. Później tam dzwoniłem i dostałem potwierdzenie, że to nie jest, wiecie, jakieś pismo, że ktoś sobie zrobił, tylko na, naprawdę to właśnie było takie pismo. I z tego, co pamiętam, to byłem pierwszy, który takie pismo dostał. Weszło z Unii. Nie mogłem rozdać nasion z ogródka innym, musiałbym się no bardzo postarać o różne licencje, różne rzeczy by trzeba było przejść. Sporo pieniędzy, by to kosztowało. Jak mi mówiono, no i jest mało takich firm. Czyli nie mogę tak sobie zebrać swoich nasion i komuś dać. Dotknęło to też inne osoby, choćby takie, które sprzedawały swoje nasiona. Pasjonatka ogrodu nagrała choćby o tym filmik. No teraz są nasiona kolekcjonerskie i tak dalej. I ktoś sobie powie: A nikt mi nie zabroni rozdawać nasion. Dam sąsiadowi, zgubię, upuszczę czy coś. No nie złapę mnie, no ale tutaj chodzi o sam fakt. Wiecie, mam jakieś nasionka starszej odmiany pomidora, która świetnie plonuje, jest dosyć odporna na choroby. Przez lata sobie uprawiałem tego pomidorka z moich nasion i chcę komuś dać parę nasionek, i nie mogę. I co się dzieje ostatnimi laty? Według mnie dzieje się powolne, stopniowe uzależnienie nas od kupnych nasion. No jeszcze jest naprawdę dobrze. Mamy wybór w większości przypadków i możemy sobie kupić nasiona takie, które wysiejemy, potem zbierzemy sobie warzywo i te nasiona będziemy mogli sobie dalej wysiewać. Ale czy zawsze tak będzie? Czy zawsze będziemy mogli uprawiać sobie warzywa i owoce? Część osób pomyśli, no co on teraz gada, ale zobaczcie sobie na sytuacje, które były ostatnio. Zobaczcie sobie choćby z tymi nasionami, zobaczcie co ogólnie się działo ostatnimi laty. Nie wiem jak was, ale mnie to niepokoi, że tu się o czymś pisze. Tu jakieś badania, tu coś. Więc, kochani, uprawiajcie warzywa, uprawiajcie owoce w ogródku, na parapecie, na balkonie. Uczcie się uprawy, czerpcie z tego radość. Bądźcie czujni też. Śledźcie różne informacje na bieżąco wzajemnie informujcie, a kanały ogrodnicze nie bójcie się mówić o trudnych sprawach. No i jeszcze ogrodnicy wklejajcie zdjęcia swoich warzyw, owoców i też kwiatów, gdzie się da. Chwalcie się tym, że jesteście ogrodnikami. Na koniec dziękuję Wam za postawienie mi wirtualnej kawy. Zapraszam do zakupu moich produktów. Książka Planer warzywnika przedstawia uprawę krok po kroku, miesiąc po miesiącu, a książka Jak Uprawiać warzywa to książka o uprawia. 64 ważył. Zapraszam do zakupu na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.